Cisza, ludzie, nagranie leci. No cześć. Hej, cześć, ja jestem Ninecats i zapraszam was do oglądnięcia zakończenia z gry Torchlight 2. To znaczy, nie chcę obiecywać, mam nadzieję, że tutaj nie zginę, że skończymy tą grę. Tutaj jest przed nami wejście do chyba jakiegoś pomieszczenia, czy gdzieś, gdzie powinniśmy stoczyć walkę z ostatnim bossem w tej grze. Jestem teraz na 47 levelu, czyli dosyć to wszystko szybko poszło. Pominąłem wiele, wiele pobocznych misji. No dobra, no to bierzemy głęboki oddech i zobaczymy, co tam nas czeka po prostu. Okej, okay. Netherworld. Jesteśmy w Broken Mines, a teraz wchodzimy do Netherworld. Trochę się to wszystko zmieniło, otoczenie. Zobaczmy, czekajcie. Odsuńmy się maksymalnie do tyłu. To jest przesunięcie, odsunięcie. Okej, okay, mapę może przerzućmy sobie na prawo i jedziemy. Ups, to już nie wiem, czy nie on się tutaj pojawił. Aha, bo tu nie ma za dużo tej mapy w zasadzie. O, to jest jakiś teleport. No to wskakujemy. Walczę shotgunem, trochę innym niż w wcześniejszych odcinkach, no ale też nie jakoś specjalnie mocnym. Tam chyba on jest od levelu 36 dostępny. Jest to unikalna broń, ale nie jest to jakieś cuda. Gdzie tu jest ten nasz przeciwnik? Na razie to wygląda na arenę, do której... Netherworld, okej. Okay. Czekajcie, mam w to wejść? Czy dopiero się pojawia jakiś... Wychodzi. Okej, okay, patrzymy. A więc Netherworld. A jak nazywa się ten koleś? Ten koleś się nazywa Netherworld. Czy on jest taki straszny? Czekajcie. Netherworld Shadow. O kurwa, bo mnie od razu spali, ja się będę oglądał. No, zaczynamy. Czekajcie. Co ja tu mam ciekawego? Wypuszczę mu... No kurwa, nie to. Chciałem kościotrupka wypuścić. Dobra. No, jedziemy. Mam chyba spory zapas wszystkich fiolek, wszystkiego. Mam nadzieję, że nie powinno być źle. Jak mu energia schodzi? Schodzi mu zadziwiająco szybko. Coś podejrzanie szybko, jak na final bossa. Czuję tutaj podstęp jakiś, zaraz zobaczymy, zaraz się przekonamy. O kurde, dostałem krytykale chyba wchodząc w tą chmurę czegoś. Ta chmura jest groźniejsza od niego. Ale on sam na razie nie jest specjalnie waleczny. O, jakiś teraz przywołał. Trochę się rozkręcił, dobra, czekajcie, teraz się rozkręca koleś. O, teraz mu takie z nieba spuścimy łomot. Venomous Hail to się nazywa, to co teraz robię. Całkiem użyteczna rzecz to jest. Dobra, podleczmy się. Na razie anemicznie dosyć, co nie? Muszę wam przyznać, że to tak trochę mnie zaskoczyło. Myślałem, że się za mnie rzuci. Rozpierdzieli mnie na wstępie Wimen. A nie mam za dużo pieniędzy, żeby się odnawiać. Ale na razie jest spoko. Ile on tam ma? Ponad połowa już za nami. Nie wierzę, że to tak pójdzie na raz, bo to by było trochę śmieszne. No, podleczę się, żeby mnie tutaj nie skasował. Wezmę sobie manę. Jebniemy mu tym. Myślałem, że będę sporo za słaby, że będzie mi tu ciężko, bo 47 level, myślę, że tutaj spokojnie. On jest na 50, co prawda, to jest poziom trudności normal. Ale muszę wam powiedzieć, że normal jest dosyć łatwy i też ta postać tutaj, szczególnie tej umiejętności magiczne są bardzo mocne. Tak naprawdę, gdybym tutaj szedł tym Outlanderem w rozwój magicznych umiejętności, czyli rzucania tym niebieskim czymś, to byłoby mi 100 razy jeszcze łatwiej, bo to jest przepotężna broń tutaj. No i co? I mam go z głowy za pierwszym zamachem i zobaczymy, co się stanie. Nie musisz, to będzie koniec gry, bo byłby dramat, jakby było tak łatwo. O! Wow, kurwa, Urus zrobił się bardziej agresywny, tak jak myślałem. O, fuck, teraz się rozkręcił. Tamto to był podstęp chyba, słuchajcie, bo żenująco to wyglądało, jak on się przedstawiał. O ja jebie, teraz jest zdrowo. Kurde. A jest chyba ze 3 razy większy teraz niż był, jeszcze mi się tu włącza menu. Ajajajajajajajaj. A wschodzi mu w ogóle energia? Słuchajcie, nie jest dobrze teraz. Wykrakałem, tak? Coś tam stracił tej energii, ale... Ja pierniczę. Manę. Aj. Dobra, energia.
Kurde. No. Nie jest wesoło. Dynamiczny skurczybyk teraz jest. I całkiem paskudny, bo też przyznacie, że przedtem to wyglądał jak na głównego bossa, to zupełnie z dupy wyglądał. Oj. Kurwa. Niewesoło. Niewesoło. Głównie go unikam na razie. Ale jazda. Dobrze, że mam masę tych fiolek, ale zaraz ta masa to się okaże, że nie jest taka masa. Aj, nie trafiłem go jeszcze, kurczę. Czekajcie, potrzebuję, ale zapatrzyłem się w klawisze. Jak on z energią stoi? W ogóle nie wiem, jak on stoi z energią. Kurde, ciągle więcej niż połowa. Nie, prawie połowa. Czekajcie, trochę opanowałem tą sytuację. Opanowałem strasznie. O, tu oberwę. Na odległość go będę walił. Ja jebie. Ale maszkaron. Dobrze, że rzadko skaczę, bo by było przejebane. O, to koniec, kurwa! Przegrana. Resurrect Hirsch na 1300, ale czekajcie, żeby to nie było gdzieś w pizu daleko. Nie, nie, tutaj jest na szczęście. Dobra, pierwsza porażka, ale mam nadzieję, że to nie jest od początku, tylko po prostu tu gdzie skończyłem. No to dobrze, nie kosztowało to zbyt wiele. To nie ma się co obawiać jakoś strasznie. Ajajajajaj, co mi się ten kurwa pierdolony panel włącza wtedy, kiedy go nie potrzeba w ogóle? Venomous Hail. Ile on tam z energią stoi? Ale zszedł poniżej połowy, dobra, mamy go. Mamy go, panowie, jedziemy. Dobra, dobra. Jeszcze raz mu tym z nieba walnę. Oj, dobra. Zapędził mnie trochę. Aj, najgorzej jak mnie zamuruje tym syfem z tymi kamieniami, bo wtedy schodzi energia błyskawicznie. Ale wyrwałem się na szczęście mu. Dobra. No wszystko mi się po prostu włącza na tym ekranie, co nie powinno. Oj, znowu kurde ma mnie. Kurczę, nie mam za bardzo co. Aha, mam full energii, dobra, okej. Nie chuchaj tu na mnie tym syfem. Uff, teraz się udało. Tylko pół energii zeżar. Nie, no jakoś to przetrwam, bo jeszcze 13 fiolek, byle mnie nie przegapił momentu, jak mi dojedzie. Jak on tam stoi, już ma malutko energii. Czekajcie, zaserwuję mu to. O, myślałem, że go skończyłem. Jeszcze parę ciosów, teraz jest osłabiony, dobra. Coś go na chwilę zamurowało. Oj, kurde, teraz mnie zamurowało na chwilę. Dobra, mocy przybywaj. Potrzebuję energii, jest ok. Jest, patrzcie, jak się czekaj, rozpierdzieli, coś im się stanie, czy jeszcze mam mu. No, dogorywaj. O kurde, filmik końcowy. Ok, oglądamy. Te filmiki to mnie nie zauraczają w sumie w tej grze, raczej są takie. Raczej słabe są. I było ich trzy na krzyż. Budżet był cięty ewidentnie na filmikach i tego typu sprawach. No co, no świat uratowany. Zobaczmy co tu teraz, co się tutaj jeszcze dzieje. Czekajcie, po to, że świat uratowany to na pewno. 98 kasy z niego wypadło, jakieś pierdoły. Mysterious Sword, jakbym co najmniej używał tego. A już mi te rzeczy nie będą potrzebne, bo jak już zakończę tą grę, to opcja uninstall chyba się. Pierdoły, jakieś po nim dostałem, coś czego nie mogę używać w ogóle. Pas i miecz. No nic, czekajcie.
To jeszcze. Aha, no ja źle mówię, bo można przecież przejść na wyższy poziom trudności i tam sobie z tymi przedmiotami szaleć. Ale dobra, tu już chyba nic nie ma. To jest coś czy nic? To jest chyba nic. On już zniknął. No to chyba wejdę do tego portalu i zobaczymy, co się stanie. Wracamy na powierzchnię. Dobra, okej. Zobaczymy, czy coś jakieś tu jeszcze niespodzianki i fanfary. Chyba nie. Chyba nic tutaj mnie już nie spotkało, słuchajcie. A nie, tutaj coś może jest. Heart of the world. Cały świat wisi mi. Znaczy jest mi dłużny. I tutaj jakaś nagroda mnie spotyka. No, pierwszy raz jakieś w miarę sensowne nagrody, słuchajcie. Shotgun. No, chyba nie patrząc to wszystko, wezmę sobie, co to jest. Chest. Wezmę sobie shotguny. I okej. Fame increased. Ale myślę, że już chyba nie będę się bawił tymi shotgunami, tym wszystkim, bo raczej odinstaluję tą grę, bo chciałem ją po prostu tylko skończyć. No i dobra, gra jest skończona. Tutaj po prostu mogę jeszcze robić questy, chyba zupełnie te questy takie wcześniejsze. Tu się mogę wycofać do głównego obozu. Tu jeszcze jakiś pytajnik jest, to czekajcie, pójdę do niego. Ale zaraz jakieś parę słów podsumowania może na temat tej gry powiem i tyle. Czekajcie, Felicja. No cześć Felicja, może żona. Może pokazać mi drogę. Droga Felicjo, mogę teraz wejść na New Game Plus i to zrestartuje całe moje przygody i ta przygoda zaczyna się od levelu 51. Na razie dziękuję Ci bardzo, Felicjo, bo nie chcę wchodzić na New Game Plus. Chcę zobaczyć, co ma mi do powiedzenia Red Tom Maper. Okej, ziomalinie. Tu MapWorks, też coś takiego, jakiś to jest, nie wiem, czy to jest jakiś dodatkowy tryb, czy coś, muszę poczytać, im do tego wyjdę. Czyli odkryły mi się takie możliwości, jak granie w trybie New Game Plus, czyli po prostu czymś trudniejszym. Ale generalnie to samo, jak i tutaj coś, coś, co się nazywa MapWorks, nie wiem, co to jest, dopiero poczytam. No ale tak czy siak, to, co będę teraz już ewentualnie robił, to będzie jakieś już takie wtórne, raczej będę powtarzał te sprawy, tylko on będzie trudniej. Czyli jakoś dobra, słuchajcie, jakbym to mógł podsumować, tą grę? Jak na stosunkowo tanią produkcję, jest to chyba świetny konkurent do Diablo, gdyż te gry są praktycznie identyczne. Diablo ma troszkę może lepszą grafikę, zdecydowanie lepsze filmy. Klimat jest mniej więcej podobny. Trzeci akt jest świetny w Torchlight, jest bardzo mroczny i to jest zdecydowanie chyba najfajniejszy ten trzeci akt. No dobrze, i tak poza tym, szczerze mówiąc, jeżeli dwie takie gry zagrałem w przeciągu 3-4 miesięcy, to tak naprawdę już to wystarczy, bo tu już jest ten gatunek wyeksploatowany pod tym względem, podobnie jak shootery, jak kampanie single player w shooterach, gdzie po prostu czy Call of Duty, czy Medal of Honor, wszystko jest bardzo podobne. Tak samo tutaj, czy Medal, czy Diablo, czy Torchlight, wszystko jest bardzo podobnie zrobione i podobną ścieżką wszystko podąża i po dwóch takich grach jest już mały przesyt tym, czyli na razie nie będę sięgał po tego typu produkcje, ale jako tako Torchlight oceniam bardzo wysoko, nie wiem, w skali powiedzmy do 10, to myślę, że tą taką siódemkę można mu dać, tak, nie zawyżając, bo wiadomo, że gdzieś tam w dzisiejszych czasach to pewnie by dostał ósemkę, ale powiedzmy, że siódemka to jest dobra ocena dla tej gry. Za te pieniądze na pewno warto spróbować, jeśli lubicie takie, tego typu produkcje. Okej, okay, no dobra, no to kończymy przygodę z Torchlightem. Żegnam Was i na razie do usłyszenia w następnych filmach z innych gier. Hej!